Dzisiaj budujemy bazę przeciwko skibidi toaletek, więc szybko zostaw suba i łapę w górę, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. Mam 8 sekund, więc szybko tutaj staram się z bloku lawowego coś zrobić. Mam nadzieję, że zdążę, bo tutaj, o, już się zaczyna atak, dobra. Staram się tutaj zabudować w miarę rozsądnie. O nie, tu już idzie. Dobra, buduje się, słuchajcie. Dobra, mamy atak przez 47 sekund. Ja tutaj, o, chciałem powiedzieć, że nic nie widzę, ale już widzę. Dobra, baskar toilety jakieś mi atakują, czymkolwiek są baskar toilety. Dobra, mam w razie czego, o, mam w razie czego gana, ale no niestety nie udało się. Ale słuchajcie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zaupgrade'ujmy naszą bazę o inne rzeczy. Mamy tutaj różnego rodzaju działka. Niestety za Robux, jak się możecie domyślać. Więc zacznijmy od tutaj drewnianej platformy, proszę bardzo. O, w taki sposób. Tylko one mnie już chyba nie atakują z tego, co widzę. Czy ja mogę wziąć jakąkolwiek inną broń? Chyba nie, tak mi się wydaje. No i w każdym bądź wypadku zbudujmy takie piękne, proste ściany i zobaczmy, czy one podejdą do nas, czy nie. One się zbugowały, co jest grane. Dobra, mamy build stage 30 sekund. Dobra, mamy kolejne 30 sekund na to, żeby właśnie zbudować wielką bazę przeciwko tym skibli toiletom i innym dziwnym rzeczom, więc wydaje mi się, że najrozsądniej będzie zbudować coś wysokiego, więc na szybkości tutaj zbuduję, o, coś takiego może. I no, wygląda to naprawdę jak ósmy cud świata dosłownie. Okej, okay. Weźmy sobie. No nie wiem, no zabudujmy się jakoś tak, no innego, o fajnie, innego sensu tutaj nie ma. Nie wiem, postaram się tutaj jakoś wysoko podejść jeszcze. O nie, deadly attack, leci, leci tutaj oponent. To mi coś zrobi, jak ja będę na takiej wysokości? Śmiem wątpić, ale... Ale zobaczymy. Ej, czy to było tak banalnie proste, wystarczyło tylko i wyłącznie... tutaj wejść wyżej? Na to wygląda. Bardziej się zastanawiam, w ogóle możemy blokami obracać, nie wiem po co i na co. Bardziej się zastanawiam, czy mogę w jakikolwiek sposób unicestwić właśnie. O, mamy gun equip. Dobra, możemy. Uwaga, uwaga. Chodź tu, gościu. No i zbijamy mu HP. Benz. No i dostaliśmy 8 dolarów, no to nie jest 8 dolarów. Dobra, o nie! Wow, wow, wow. Catcher toilet. Catcher toilet się zbagował naszą bazę. 16 dolków. Okej, widziałem, że mamy przepychaczkę za 40. No to tak trochę lepiej, ale... No, ciągle nic ciekawego. Dobra, deadly attack, mamy build stage. W zasadzie, jeżeli chodzi o budowanie, no to... Nie wiem, no... Jedynym logicznym jakby tutaj... Metodą jest właśnie zbudowanie się jakoś wysokie, po prostu z tutaj wysokiej odległości tutaj na wale przeciwnika. Sprawdźmy sklep, mamy 66 dolarków, mamy snajpery, mamy karabin, mamy przepychaczkę do kibla, mamy speaker sword, czymkolwiek jest, mamy laserową snajpę, mamy wyrzutnię granatów, double pistol i tak dalej, i tak dalej. No nic, mamy tutaj kolejnych skibidi gówniaków. Dobra, lecimy. No i tak w zasadzie to nic tam nie mogą zrobić. No tak trochę słabo pomyślane to jest. No ale no nic, mówi się trudno. Dobra, mamy kolejny goldzik. Hydra Toilet. Okej. Okay. Fajnie by było, jakby oni mogli burzyć nam te bloki, na przykład, żebyśmy mogli spadać powoli. To byłoby takie, nie wiem, bym powiedział, że bardziej realistyczne, ale... Dobra, spróbuję zejść stąd. I właśnie z tej pozycji... I zdzielić tutaj kilku z nich. Dobra, mamy to. Ej, mogę przez ten. Przez te skrzynki w nich nawalać. Dobra, easy. 90 dolarów. 94 dolary. No i wygląda na to, że udało mi się przetrwać ten atak. Okej, okay. No całkiem, całkiem spoko, tak mi się wydaje. 7 sekund pozostało do zakończenia tego ataku. No udało nam się wszystkich tutaj zneutralizować. Dostaliśmy golda kolejnego, ale no nie możemy chyba zbyt wiele zarobić z nim. Mamy inne bloki, ale te bloki są takie no średnie, bym powiedział. Możemy zakupić różnego rodzaju dziwne rzeczy, jakieś tutaj katastrofy. No ale no, raczej tego nie chcemy robić. Dobra, build stage 12 sekund. Na szybkości tutaj do góry wlecę. Połączmy te platformy jakoś tak w miarę, żebym mógł się poruszać jakoś zgrabnie, o, pomiędzy tym wszystkim. Dobra, potrzebuję naszego tutaj gana. Okej. No i lecimy. Obronię cię, ziomuś. O nie.
On widzę, że nie potrafi się obronić za bardzo, ale my go uratujemy, słuchajcie, będziemy bohaterem tego tutaj epizodu. Wow, coś mu się dziwnego stało, bez kitu. Dobra, single. 169 dolarków. Chodź tu, typie. Dobra, mamy to 179. Mogę przez te skrzynki w nich nawalać, to jest najbardziej zabawne jak dla mnie. Tutaj jest jakiś zupgrade'owany atak, ale tak w zasadzie, no to fajnie by było zarabiać więcej z tego niż tylko 200 tam golda. Znaczy niż 200 łącznie golda. A to jest ziomek? To jest NPC, czy to jest... Nie, to jest chyba jakiś koleś się w morfa zamienił. Dobra, mamy 7 sekund, jeżeli chodzi o ten atak. Wygląda na to, że udało się przetrwać po raz kolejny zresztą. No i zobaczymy, mamy build stage. 253 golda. Okej, mamy rzeczywiście morf, mamy morf kameramena za darmo. Zmorfujmy się w niego. O, proszę bardzo, tak wyglądamy. No, wyglądamy dość ciekawie, że tak powiem. Musimy po raz kolejny Gana wziąć. Proszę bardzo. No i będziemy po raz kolejny no, nawalać naszych oponentów tutaj z bardzo wysokiej odległości. No, to możemy innego począć. Jak widzicie, tutaj niektórzy pobudowali naprawdę fajne bazy, a nie to co ja, ale no, jak widzicie, no, moja baza może nie jest zbytnio urodziwa, ale jest wystarczająca na jakby potrzeby... Ojeju! Na potrzeby tego odcinka. Dobra, idziemy go uratować. Po raz kolejny zresztą. Dobra, wydaje mi się, że tak będzie ciekawie, jak będziemy szli, właśnie eliminowali przeciwników. Idziemy mu pomóc. Benz. Dobra. Baskar Toilet zaraz zginie. Podobnie jak zginie nasz ziomeczek. Ej, oni chyba nie wiedzą o tym, że mogą tego Gana wyciągnąć. Chociaż w sumie nie dziwię się, bo ta gra no, nie jest za bardzo intuicyjna, tak szczerze mówiąc. Troszeczkę trzeba nagrzebać tych opcjach, żeby zobaczyć, co jest 5. Dobra, 303 golda. Czy to już jest koniec tego ataku? Wszystko na to wskazuje. Okej. Okay. Tak się rozglądam, nic tutaj nie ma ciekawego. Pozostało 5 sekund. Czy tutaj będzie jakiś boss teraz? No, fajnie by było, gdyby tak się wydarzyło. 353 golda, wow, naprawdę szał, że tak powiem. Aha, coś tutaj porobiłem jeszcze fajnego, okej, okay, nieważne. Idziemy do bazy i menu się zwiesiło od budowania. A już dobra, już działa. Nieważne. Dobra, ja nie będę specjalnie tutaj wchodził na tą bazę, bo chcę poeliminować przeciwników tutaj z samej powierzchni, żeby było jakoś ciekawie, żeby było urozmaicenie, bo jak wejdziemy na samą górę, tak w zasadzie no nic wielkiego się nie dzieje. Wow, chyba rzeczywiście jakiś boss. Dismantler Toilet. Czymkolwiek jest Dismantler Toilet. No ale co, wystarczy jedynie ustawić się troszeczkę za nimi. No i nawalać w nich, no krótko mówiąc. Za jedną jednostkę dostajemy... No teraz 20 gold, okej. No to normalnie szał, że tak powiem. Dobra, trochę się musimy cofnąć. Go w ogóle nie widać praktycznie w tym smrodzie. Okej. Weźmy sobie w taki oto sposób tego Dismantler Toileta. Załatwmy. Dobra, 10 golda brakuje nam, żeby zdobyć kolejną broń. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy ta gra jest warta dłuższej uwagi.